Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. No, dzisiaj mówię troszeczkę przykre informacje, aczkolwiek jako środowisko piłkarskie, dziennikarskie jest warto o tym wspomnieć. Nie tylko żyć sukcesami, zwycięstwami, kolejnymi rekordami, trzeba też pamiętać o ludziach słabszych czy schorowanych. No niestety, ale przykra informacja ostatnio pojawiła się w internecie, a mianowicie były, przypomnę, reprezentant Polski, były napastnik, tutaj Paweł Kryszałowicz zachorował na raka, jelita, na raka żołądka. No i niestety po prostu musi tutaj przejść skomplikowane leczenie. Dla tych osób, które nie kojarzą, kim jest tutaj Kryszałowicz, no to powiem taką rzecz, że Paweł Kryszałowicz jest to 33-krotny reprezentant Polski, który występował w Amice Wronki, występował także w Bundeslidze. Najbardziej znany jest z Mistrzostw Świata w Korei i w 2002 roku występował także w Zawiszy Bydgoszcz. Po skończeniu kariery był wiceprezesem Gryfa Słupsk, z którym był przez wiele lat tak naprawdę związany jako kibic, a także jako tutaj działacz. Występował także w Eintrachcie Frankfurt i Wiśle Kraków. No oczywiście taka informacja pojawiła się, że Paweł Kryszałowicz choruje tutaj na nowotwór, tak, na nowotwór jelita. I przeprowadzona jest także zbiórka tutaj na pomagam.pl. Potrzebna jest kwota praktycznie 150 tysięcy złotych na to, żeby tutaj na leczenie, także każdy, kto jest zainteresowany, może praktycznie wejść i tam wesprzeć jakąś cegiełką reprezentanta Polski. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację Polski, to występował od 1999 do 2004 roku, gdzie w sumie strzelił 10 goli. Najbardziej znany właśnie był z Mistrzostw Świata w Japonii i Korei w 2002 roku. No, świetny piłkarz, ja go doskonale pamiętam, jak występował i we Wronkach, i tutaj, tutaj w reprezentacji Polski. Znaczy, nie chcę takiej, żeby była wymowa, że to już jest pogrzebowa, natomiast no, warto po prostu tutaj wspomnieć, tak? No, nie chcę tutaj, powiem tylko tak jeszcze tutaj, co mówią znajomi Pawła. Mówią w ten sposób: Paweł jest byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, całe swoje życie poświęcił futbolowi, trenował od dziecka, aby zrealizować swoje największe marzenie, grę z orzełkiem na piersiach. Wszystko było podporządkowane temu celowi. Po drodze musiał pokonać wiele trudności i zmierzyć się z niejedną kontuzją. Ostatnio usłyszał diagnozę lekarza: rak jelita. Jest już po pierwszym zabiegu, ale przed nim najważniejszy mecz życia. Paweł gra o swoją rodzinę, przyszłość. Paweł gra teraz o życie. I tutaj jeszcze znajoma, która właśnie poinformowała media o całej tej sprawie, nieraz powtarzał, że piłkarzem jest się całe życie, ponieważ to bardziej kwestia charakteru niż wykonywanego zawodu. Udowadnia to szczególnie teraz, gdy choroba spadła znienacka podstępnie w trudnej sytuacji, która wielu z nas by nas załamała. Paweł się nie podaje, nie interesuje go gra na niebieskim stadionie, on woli zieloną murawę. Przed Pawłem ciężkie leczenie onkologiczne, które chce wzmocnić metodami naturalnymi, chce połączyć obie terapie, aby żyć, dlatego dziś potrzebujecie w swojej drużynie. Zbieramy środki na suplementację, leczenie metodami naturalnymi, które zwiększą szanse na wyzdrowienie oraz na wyjazd Pawła do specjalistycznej kliniki w Meksyku lub w Niemczech. Taka właśnie tutaj padła informacja, że po prostu choruje tutaj były reprezentant Polski. Tak jak powiedziałem, można pomóc, wpłacając na pomagam.pl. No, to jest bardzo ciężka sprawa, tak, rak jelita. Jak widać, nie po prostu mija także piłkarzy, sportowców, którzy przecież prowadzą zdrowy tryb życia, bardzo dobrze po prostu tutaj prowadzą swoje życie, swoje zdrowie. Przypomnę taką sytuację, ciekawą anegdotkę, mianowicie Paweł Kryszałowicz kiedyś opowiadał, że jak występował u Jerzego Engela i strzelił piętką bramkę, to Jerzy Engel go wziął na bok i powiedział, że słuchaj, ty masz strzelać bramki, ale piętką to się nie strzela w reprezentacji bramek, tylko normalnie, także jak jeszcze raz takie coś zrobisz, to nie będziesz po prostu występował jako napastnik. Także rzeczywiście po prostu ciekawa tutaj sprawa. No, przykra sprawa. Możecie wejść tutaj na fanpage czy na jakieś media społecznościowe Pawła Kryszałowicza, zostawić mu kilka miłych informacji. Na pewno będą one tutaj wsparciem, będą to słowa wsparcia.
Będą to słowa wsparcia dla piłkarza. Przeczytam jeszcze wam notkę, może biograficzną dla tych osób, które nie kojarzą, kim był ten piłkarz. Także urodził się 23 czerwca 1974 roku. Polski piłkarz grający na pozycji napastnika. Karierę zaczynał w Gryfie Słupsk, którym zadebiutował 4 kwietnia 1992 roku w meczu z Pomezanią Malbork. W sezonie 94-95 był zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz. W 95 roku został ściągnięty przez Ryszarda Forbicha do Amiki Wronki, gdzie występował przez kolejne 5 lat, 146 meczów ligowych, 43 bramki. W 2001 roku przeszedł za 1 400 000 euro do Eintrachtu Frankfurt. No, wtedy to była kosmiczna suma, 1 400 000 euro. W którym przez 2 lata wystąpił w 70 meczach i strzelił 26 goli. W 2003 roku wrócił do Amiki na 2 sezony, po których został sprzedany do Wisły Kraków. Z krakowskim klubem po rundzie jesiennej sezonu 2006-2007 rozwiązał kontrakt. 2 lutego 2007 roku Kryształowicz przeszedł do outsidera niemieckiej trzeciej ligi Europy Piłkarskiej SV Wilhelmshaven. Od sezonu 2007-2008 był zawodnikiem Gryfa Słupsk, gdzie oprócz czynnego uprawiania sportu pełnił również funkcję dyrektora klubu. W polskiej ekstraklasie rozegrał 219 meczów, o której strzelił 69 goli. No bo to był bardzo, znaczy był, no jest bardzo skuteczny, tak, napastnik, ale na tamte czasy, dlatego też właśnie Jerzy Engel powołał go do kadry, tak, dlatego też po prostu Jerzy Engel go powołał do kadry, do reprezentacji. W reprezentacji Polski zadebiutował 9 października 1999 roku w meczu przeciwko Szwecji. W drużynie narodowej rozegrał 33 spotkania, zdobywając 10 goli, biorąc m.in. udział w finałach Mistrzostw Świata w 2002 roku w Japonii i Korei Południowej. Na samym mundialu zdobył 2 gole. W meczu z reprezentacją Portugalii w piłce nożnej jednak tego gola nie uznał arbiter tamtego spotkania Hugh Dallas i drugi gol, który już został uznany z Stanami Zjednoczonymi. Po raz ostatni w biało-czerwonym trykocie zagrał 4 września 2004 roku przez ostatnie 7 minut przeciwko reprezentacji Irlandii Północnej w Belfaście. 3-0 wygrała dla Polski. Polska wygrała właśnie ten mecz. Także widzimy, że naprawdę dorobek spory jak na piłkarza. Chodzi o kluby. W reprezentacji Polski występował od 1999 do 2004 roku. Gryf Słupsk to jest od 1990 do 1994 roku. 94 do 95 roku to jest Zawisza Bydgoszcz. 95 do 2000 roku to jest Amika Wronki. 2001 do 2003 roku to jest Eintracht Frankfurt. 2003 do 2005 roku to jest Amika Wronki. 2005 do 2006 to jest Wisła Kraków, 2007 to jest właśnie SV Wilhelmshaven i 2007 do 2010 to jest Gryf Słupsko. Także taka była kariera piłkarska, kariera reprezentacyjna piłkarza Pawła Kryształowicza. No, wiemy już tylko tyle, że po prostu już po prostu przyszedł jeden zabieg związany właśnie z tą chorobą. Z tym nowotworem i czeka tak naprawdę na drugi zabieg, który będzie miał miejsce. Na pewno trzymamy kciuki tutaj za piłkarza, żeby wyzdrowiał. Także możecie po prostu, tak jak powiedziałem, wejść na stronę pomagam.pl albo też na media społecznościowe Pawła Kryształowicza i zostawić jakiś miły akcent, miły po prostu jakąś wiadomość, tak? Na pewno będzie tutaj miło. Jeszcze wam powiem, jeśli chodzi tutaj o mecze, to przeciwko Holandii strzelił bramkę, przeciwko Walii strzelił bramkę, następnie przeciwko Norwegii, przeciwko Irlandii Północnej strzelił 2 bramki i przeciwko Stanom Zjednoczonym także strzelił bramkę, przeciwko Wyspom Owczym strzelił 4 bramki dla reprezentacji Polski. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.